35 jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krakowskiego otrzymało urządzenia do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. To wsparcie w ramach pakietu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zakup został sfinansowany ze środków unijnych. Małopolska jako pierwsza zdecydowała się zakupić chociażby opryskiwacze dla wszystkich jednostek krajowego systemu oraz dodatkowo 200 opryskiwaczy dla jednostek, które nie są w systemie. Komisja Europejska, która dedykowała środki na walkę z koronawirusem, jasno nas prosi, żeby informować, przekazywać i mówić, że to są środki, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Wśród otrzymanych środków są specjalne namioty. W razie sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba będzie ewakuować i 500 osób, te namioty są w stanie pomieścić tyle osób. Będą kompletnie wyposażone w agregaty, nagrzewnice, łóżka, po to, żeby nie czekać i nie doposażać. Druhowie podkreślają, że pomoc ze strony zarządu województwa małopolskiego jest nieoceniona. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy spalinowy opryskiwacz, który będzie nam mógł, będzie pozwalał na prowadzenie dezynfekcji powierzchni, czy to przystanków, czy to placów, chodników. Mamy nadzieję, że to po raz kolejny pokaże, że służba, ochotnicza służba pożarna w Polsce, w Małopolsce jest gotowa do wszelkiego działania. Dodajmy, że samorząd województwa małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu dodatkowego 1 000 000 zł na zakup maseczek i innych środków ochrony dla strażaków Małopolski.